Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Maras. I teraz kolejny odcinek zrobimy Medal of Honor Warfighter. Misja... ósma? Chyba ósma. Więc tak, ludziska, na pewno pamiętacie, może pamiętacie, a jak nie, to sprawdźcie sobie u mnie, zagrajmy Medal of Honor, końcówkę całej serii, jak się w ogóle cała seria kończyła. Jest takie małe tutaj powiązanie w tej części misji. Chodzi mi konkretnie o kolejną cutscenkę. Bardzo fajnie zrobione. Nawet się nie spodziewałem, że tak właśnie będzie powiązane. Według wywiadu z przerzutem pendrytu przez obszary plemienne do kurierów w Afganistanie i dalej. Poprzedni Medal of Honor właśnie sugerował nam powstanie kolejnego, ale no, ze silnikiem Frostbite 2, która daje ładnie radę, ma fajne efekty specjalne. To tak, i gierka nie ma przy okazji za dużych wymagań, tak jak zawsze to powtarzam. Okej, ludziska, ja was zapraszam do obejrzenia kolejnej cutscenki. Od podrabianych kałachów i ruskiej optyki po komórki i czarnorynkowego kebaba. Azar go obserwował i ostatnio Faraz się uaktywnił. Widujemy coraz więcej nowoczesnego sprzętu. No i jest pentryt. Pamiętajcie, możecie liczyć tylko na siebie. Ajab ma na wieńku z pakistańskim wywiadem. Dlatego za nic w świecie nie dajcie się złapać. Spotkajcie się z Ajabem. Waszym celem jest Faraz. Macie go znaleźć. Okej. Nie zabić. No i dobra, ludziska. Teraz będzie kolejna kacenka z Preacherem w roli głównej. I powiem tak, znajdźcie się na obrazku, no w sumie w tej cutscence jeden niepasujący element. Ja wam nie będę mówił, o co chodzi, bo jest troszeczkę zmienna ta cutscenka, ale... no, ale bardzo fajna i klimatyczna. Armatka smukuje, Preacher? Tak. Bader idzie prosto na ciebie. Widzę. Ajab, szykuj się z samochodem. Nie zgadnę, zaraz coś nawali. Zróbcie to szybko. Zrozumiałem. Sieknę, ucieka! No. Przez bramę! Uwagi, zamiast się pospieszyć bardziej, dyskretnie chcecie go sprzątnąć. Okej, dobra. Lecimy za nim. Idzie na górę. I co tu się będzie teraz działo? Kieruje się w lewo. No, ale jakoś się przycina. Mnie się nie wymknie, będę waszymi oczami. Kieruje się na północ. Super. Trzymajcie się Faraza! Nie spuszczajcie go z oczu! No come on, szybciej, 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 szybciej. Na dół, idzie przez złomowisko. Kurwa, tempo! No, tempo, tempo. Nie może taki tego pewien, koleś. Wygląda na to, że Faraz chce opuścić miasto. Okej, tu pewna rzecz. Komitet powitalny. A, tam biegł Faraz. Ej, fuck, granat! Ej, mother, chodźcie mi tu pomóc. Aj! Masz ty! Stoperka. No, ktoś ostro truje. A ci znowu spam granatami. No, mother. Jedzie z koksem. Super. No wiem, że do mnie strzelają. Headshot. Pięknie. Wypchaj się sianem. Wymiana. Kieruje się na swój teren. Ma tam ludzi. No prawa, prawa. A czemu wy nie strzelacie? No i co? I ten z domu z granatem. Sorry, blisko za przeskok. Musiałem na chwilę wyłączyć nagrywanie. Ktoś mnie wołał. Cholera, nigdy chyba tej serii bez przerwy nie nakręcę, poza króciutkimi misjami. Ja tam zaraz pułapka. Gadacie, że pułapka. Kieruje się w lewo. Co za gnojec. O, gdzie może być pułapka? No. Dobra, gdzie jest Faraz? Okej, był tu gdzieś. Faraz idzie wzdłuż linii energetycznej. Nie dajcie mu uciec. Strzelają do nas, ile widzisz celów? Dużo, ale dacie radę. To się nazywa wiara w umiejętności. O, super granat. Nie ucieknie, nie ucieknie. Gdzie? Leżeć. A, to jest Arab. Myślałem, że model. Albo jakiś inny Arab. Dobra, no to ciśniemy na ten most. Idzie w stronę mostu. Tak, kieruje się do swojego portu. Widzisz jego masę? A jak, Faraz ma tam całą kompanię bojowników, ale teraz już mu nie odpuścimy. Nigdy nie odpuszczamy. Tak. Kompania przeciwko trzem ludziom, tak? Co za skubańce, trafię kolesia. No mi tak... Z granata musi pocisnąć. O, poleciał. Na zewnątrz kompleks jest czysto. Przyjąłem. Zbiórka przy bramie. Chodzimy. No okej, to będę się teraz jazda zaczynać. Możemy zginąć. A, Job, gdzie ty mi się pchasz? Okej, ważne, że żyje. No, granaty! Chyba chamy jednak. Dobra, spawn granatami. No i brak amunicji. Leżeć, powiedziałem. O! Co gnojec. No, headshot. Bo nikogo już tutaj nie ma. Super! Odwagam się z płotką. Najwyraźniej ma dużo przyjaciół, którzy właśnie idą mu na pomoc. Leżeć! Uwaga na górę! Są na dachach! No same heady teraz mi wychodzą. No come on. Jest mother. I Ajab tutaj siedzi. Cześć chłopaki. Leżeć. O, ten miał RKM-a. No ja nie. On chyba już ducha wziął. A w sumie, jak to mówią, strach dodawał skrzydeł. Chodź tu! Chyba wiem, dokąd się wybiera. Okej, jasna, górą! Wyrwiemy parazę i od razu spieprzamy. Pakistański wywiad, szybko się wywiada. Walą do ciebie! Tak, ty widzisz go? Tak, widzę. Złapał wróciątek, brachu. Przed tobą jeszcze paru wrogów, ale pewnie nie będzie. Nie jest na czasu. Aaa, znowu granat. Cholera, ta gra zmusza do szybkiego zmienia kryjówek. Nowy kontakt! Lewa! No to też bardziej wesoło. O, Adżab daje. Dobrze, że znalazłeś granatnik. Ognia niezłego. Leżeć. Okej, Adżab się od nas odłączył. Trochę niedobrze. Ah, reloading. Dobra. Moder, gazu. Preacher, przełaź już! Weź, Preacher. No, come on. Ah, pięknie. Ja mam faraza. Mów po naszemu. Wiemy, że potrafisz. Dobra. Czego chcecie? Pentryt. Skąd go bierzecie? Co? Preacher? Już rozumiesz? Tak. Skąd go bierzecie? Od jednego bankiera. Z Dubaju. Nazwisko. Gadaju. Hasan. Nazywa się Hasan. Ciągacie za dużo uwagi. Zabierzcie parada w bezpieczne miejsce. Hasan, arabski biznesmen z Dubaju. Jak szukać igły w stogu ściana. Go na nogi. Idzie z nami. Aaaa! Dostał heada. Cholera, nie żyje. Dawaj! Kurwa, zabij balon do nas. Zabili parada. Zabierz nas stąd. Okej, Mader. Na zakłód na ciebie. Musicie ostro zapieprzać, bo wali na was górki. Tempo. Partyzantka, już by ci mogli lepiej powiedzieć. Proszę, Mader, ale to bez znaczenia, jeśli nie zdołacie się stamtąd wydostać. No dobra. Nie zatrzymujcie się. Im szybciej, tym lepiej. Jasne, Dusty. Dawaj tu Adżaba. Luzik. Oj, bardziej się tam w grę nie gra, tylko ogląda jako film. Szósta! Akcji. Olać tych gości, wrócimy się z tym. Tak, olać. Dobra, lecimy. Musimy się tam przedostać. Czekajcie przy frontowym wejściu. Jezus. Czekajcie, ktoś jest komitet komitalny. Leżeć. Nader gazu. No się granaty skończyły, aby się teraz przydały. Walą do ciebie! No super, z Glockiem to za dużo nie dam rady. Dobra, dawaj ammo. Cel po prawej! No się granaty znalazły, o super. Dobra, już się chowam. A Jab jest gdzieś tam z tyłu, kilometry. Okej, udało się. Nie wiem, że frontowe drzwi, a tu kogoś jeszcze nie ma? Chyba nie ma. Kałak się zaciął. Okej, już się wystraszyłem, że kasenka nie odpali. No nie, chyba trzeba pobrać jakiegoś patcha do tej gry. Jak się tak muzyka zacina. No. Ale szczerze, jak pierwszy raz w to grałem, to nie miałem takich problemów z dźwiękiem jak teraz. No i chyba coś jest nie tak. No dobra, będę się to potem obadać. Natomiast ludziska co? Ja byłem maraz, to było sobie Medal of Honor. Dużo jeszcze tych błędów będzie w tej grze? Sam nie wiem. Więc komentujcie, oceniajcie i trzymajcie się do czynienia. Cześć!